Wiadomości wieczorne, Grzegorz Miecuko, witam Państwa. Informacje dnia. W Sejmie trwają rozmowy nad ostatecznym kształtem umowy koalicyjnej między SLD, PSL i Unią Pracy. Na polach Lenina w 50-lecie bitwy odbyła się uroczystość z udziałem kilkuset kościuszkowców oraz polskiej delegacji rządowej. Od 3 godzin przedstawiciele SLD i PSL i Unii Pracy rozmawiają w Sejmie o ostatecznym tekście umowy o stworzeniu wspólnego rządu. Politycy 3 ugrupowań podkreślają, że chcą podpisać umowę jeszcze przed czwartkowym posiedzeniem Sejmu. Do zaproponowanego przez SLD tekstu umowy chcą jednak wnieść poprawki i PSL, i Unia Pracy. Liderzy 3 ugrupowań przedstawili wyniki dzisiejszych ustaleń władz partii. SLD proponuje, aby do przedstawionej przez nich umowy koalicyjnej dołączyć projekt paktu społecznego zawartego między nowym rządem a związkami zawodowymi i zapewniającego gwarancje socjalne. Jesteśmy oczywiście gotowi, mamy wszelkie pełnomocnictwa do tego, żeby negocjować z Państwem propozycje poprawek wysuwanych przez Wasze ugrupowania. Unia Pracy chce, by nowy rząd realizował jej koncepcję prywatyzacji i między innymi ograniczył skalę prywatyzowanych przedsiębiorstw. Jesteśmy zdania, że umową koalicyjną, która ma stworzyć parlamentarną bazę przyszłego rządu, nie można obejmować porozumienia co do obsady stanowisk w prezydium Sejmu. Projekt umowy koalicyjnej zakłada transakcję wiązaną. Premier z PSL, marszałek Sejmu z SLD. W przeciwieństwie do Unii Pracy PSL zgadza się na marszałka z SLD, czyli Józefa Oleksego lub Włodzimierza Cimoszewicza. Politycy PSL-u nie ujawnili, jakich zmian będą się domagać w umowie koalicyjnej. Zaproponujemy pewne zmiany i przeredagowanie tego tekstu, które w zasadzie nie zmienia merytorycznych rozstrzygnięć zawartych w tym wstępnym projekcie. Myślę, że to będzie przedmiot dyskusji już takiej roboczej. Wiadomo, że PSL nie chce, aby Waldemar Pawlak jako premier firmował gospodarcze decyzje SLD, któremu zależy na objęciu większości resortów gospodarczych. Dlatego PSL żąda jednego z tych ministerstw dla siebie. W Sejmie jest Iwona Maruszak. Co dzieje się w Sejmie w tej chwili? Dosłownie kilka minut temu rozpoczęła się przerwa w obradach dotyczących podpisania umowy koalicyjnej. Określana jest ona jako przerwa techniczna, która została zarządzona na wniosek PSL-u. Politycy, którzy rozmawiali w klubie PSL, rozeszli się do swoich klubów i bardzo niechętnie rozmawiali z dziennikarzami. Nawet politycy z SLD, którzy raczej te kontakty z dziennikarzami zawsze mają bardzo dobre i nigdy nie wymigują się od nawet trudnych odpowiedzi. Także panuje, można powiedzieć, zmowa milczenia. Nic na razie nie wiemy na ten temat, co zostało ustalone, a co jest jeszcze przed koalicjantami. Nieoficjalnie mówi się, że wstępnie zgodzono się na propozycję Unii Pracy w sprawie uchwalenia nowej konstytucji. Unia Pracy zaproponowała, żeby referendum w sprawie konstytucji odbyło się przed podjęciem prac nad nową konstytucją, a zatem, żeby jakby pod referendum zostały poddane tezy nowej konstytucji, a nie tak, jak jest to zapisane w ustawie o trybie uchwalenia konstytucji, żeby to było referendum zatwierdzające, a więc dopiero po uchwaleniu konstytucji przez Zgromadzenie Narodowe. Podobno co do tej sprawy jest zgoda. Nie dyskutowano prawdopodobnie jeszcze o kwestii prywatyzacji, a także o sprawie dotyczącej marszałka Sejmu. Politycy SLD raczej wyszli z tych rozmów w dobrych nastrojach. I prawdopodobnie, jeśli dojdzie do tego porozumienia, to nie wcześniej niż o północy. Dziękuję. Sejm, mówiła Iwona Maruszak. Znaczy, że to może, proszę Państwa, jeszcze potrwać nawet nieco dłużej, bo skoro nie mówiono o prywatyzacji, to rozmowy mogą jeszcze potrwać. Dalsze informacje. Na polach Lenina w 50-lecie bitwy odbyła się uroczystość z udziałem kilkuset kościuszkowców oraz polskiej delegacji rządowej. Prezydent Lech Wałęsa w liście skierowanym do uczestników uroczystości napisał: Polska wolna i niepodległa nie dzieli polskiej krwi. Krew za Polskę przelana jest nam jednakowo droga. W uroczystości wzięło udział ponad 300 uczestników bitwy, Polaków i Białorusinów. W mauzoleum bitwy odsłonięto 2 tablice. Polską, 1. Dywizji Piechoty imienia Tadeusza Kościuszki oraz 33. Armii, w składzie której dywizja wtedy walczyła. Odprawiono mszę świętą. Wspólnie modlili się katolicy, prawosławni i Żydzi. Odbył się apel poległych. W czasie 2-dniowej bitwy na polach Lenina zginęło ponad 500 polskich żołnierzy, a kilkuset uznano za zaginionych. Walczyłem od 1942 roku.
Byłem pod Stalingradem, ale takiej determinacji, z jaką Polacy szli do ataku, jeszcze nie widziałem. W posłaniu prezydent Lech Wałęsa napisał, że polska krew przelana pod Lenino jest tak samo gorąca, jak ta przelana na polach Narwiku, Tobruku i pod Monte Cassino. Za tę samą świętą sprawę. Za Polskę. Uroczystości zakończył przemarsz kompanii reprezentacyjnych Wojska Polskiego i Armii Białoruskiej. Sekretarz generalny NATO Manfred Werner powiedział, że sojusz powinien stworzyć konkretniejsze perspektywy przyjęcia do swego grona byłych krajów socjalistycznych. Sprawa ta będzie dyskutowana na styczniowym szczycie NATO, ale w żadnym wypadku, jak podkreślił Werner, Rosja i Ukraina nie będą izolowane. Brytyjski wiceminister spraw zagranicznych ujawnił z kolei, że brana jest pod uwagę koncepcja słabszych gwarancji bezpieczeństwa dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Gwarancje te obowiązywałyby do czasu przystąpienia tych państw do NATO. David Heathcote Amory twierdzi, że gwarancja bezpieczeństwa NATO zawarta w artykule 5 Traktatu Waszyngtońskiego jest, cytuję, bardzo mocna i wymagalibyśmy wiele od USA, gdyby miały bronić każdego metra kwadratowego terytorium tych państw, gdy tymczasem toczą one jeszcze między sobą spory graniczne, mają problemy z mniejszościami narodowymi i gdy niestabilna jest jeszcze sama Rosja. Być może, dodał brytyjski wiceminister, powinniśmy zdefiniować inny typ gwarancji bezpieczeństwa, który pasowałby do tych krajów, pozostawiając gwarancję z artykułu 5 dla 16 członków NATO. Co się tyczy Rosji, nie ma mowy, by weszła do EWG bądź NATO w dającej się przewidzieć przyszłości, ale zważywszy na jej rozmiary i znaczenie, Zachód musi się z nią liczyć. W Polsce mieszka 300 tysięcy Ukraińców i ćwierć miliona Białorusinów. Ich przedstawiciele, mimo korzystnej dla mniejszości narodowych ordynacji wyborczej, nie weszli do parlamentu. Swoją reprezentację w Sejmie ponownie uzyskała lepiej zorganizowana mniejszość niemiecka. Mniejszości słowiańskie żyją w regionach najbardziej dotkniętych recesją i bezrobociem. Białorusini mieszkają na Białostocczyźnie i Podlasiu. Ukraińcy na Podlasiu, w Bieszczadach, Przemyskiem i Lubelskiem oraz tam, dokąd ich wysiedlono w latach 40. podczas akcji Wisła, w Szczecińskiem, Olsztyńskiem i Legnickiem. Jako mniejszość białoruska nie potrafimy elektoratu pozyskać dla swoich, dla czysto białoruskich narodowych, powiedzmy, spraw czy problemów. On nam ucieka i to ucieka w kierunku lewicy. Na Białostocczyźnie Włodzimierz Cimoszewicz jest bardziej popularny niż liderzy mniejszości. Blok białoruski nie uzyskał mandatów. Ukraińcy weszli do Sejmu z list partii politycznych. Białorusini i Ukraińcy nie chcą czuć się obywatelami drugiej kategorii. To prawosławni żołnierze. Razem z armią Andersa szli do Monte Cassino. Białorusini, Ukraińcy tam mają swoją kwaterę.